Cześć ludziska, z tej strony Maksim, witam Was w gamingowym polowaniu na miesiąc maj 2017, czyli to, co udało mi się gdzieś dostać związanego z gamingiem. Oczywiście, jak zwykle bywa, mamy tutaj rzeczy z przeróżnych kategorii, od retro do współczesności, przez gry, konsole, przeróżne gadżety. Zacznijmy od tych może mniej ciekawych, czyli od gier na PC. Część ludzi mi tam gdzieś próbuje jakieś tam gierki wysyłać, ale tak naprawdę ja zbieram, jeśli chodzi o PC, tylko takie rzeczy, które gdzieś tam ja nostalgicznie fajnie wspominam. Tutaj mamy Settlersów w części czwartej, tak, CD Projektu, za które dałem astronomiczną sumę 1 złoty za tą płytkę, także żal nie wziąć. Ta sama sytuacja ma się z pozostałymi grami, tak? Bo tutaj dla mnie, mimo że mam już cywilizację, to żal nie było wziąć kolejnych 2 sztuk. Jedna w polskiej wersji językowej, za którą dałem astronomiczne 2 złote. Gra oczywiście jak najbardziej działa. Ogólnie wszystkie te z przedmiotów działają. Jeżeli coś nie działa, to na pewno Wam będę mówił. Tutaj akurat w fajnej wersji, bo mamy rozpisane, jak widzicie tutaj, kartę technologii i specyfikacji, czyli na zasadzie drzewek, co tutaj mamy. Ludzie grający w cywilizacji, ogarniający temat, no to wiedzą, o co chodzi. To jest bardzo duże, ja nie będę tego całego rozkładał, bo i tak przed kamerą tego nie będzie widać, ale w każdym razie w takiej wersji za 2 złote, i drugą wersję, którą też akurat na targu staroci, mimo tego, że tych cywilizacji mam dość trochę, udało mi się złapać za dosłownie złotówkę. Ktoś może zapytać, po cholerę mi 3 cywilizacje w domu, 4, ale jak będzie ich więcej za takie śmieszne pieniądze, będę brał ich więcej. Kto wie, może ten kanał kiedyś się rozwinie do dużej aktywności i będę robił jakieś paczki dla widzów, ale w tej chwili jest to zbyt mała aktywność, zbyt mało wyświetleń, zbyt mało kasy, nie ukrywam, żeby szarpać się na coś takiego. Tutaj, tak jak widzicie, złotóweczka w takiej zwykłej wersji angielskiej, cywilizacja. Kolejny tytuł tutaj mamy Guild Warsa, czyli kolejne z MMORPG, tak naprawdę z mocno cenionej stajni, jeżeli chodzi o ten typ gier, czyli z NCSoftu. Ja, jeśli chodzi o NCSoft, naprawdę bardzo długo zagrywałem się w Lineage'a, który oczywiście u nas w Polsce był bardzo popularny z racji pirackich serwerów, na których się grało, ale normalnie, grając w Lineage'a, trzeba było opłacać abonament miesięczny, tak jak i w przypadku WoWa. Guild Wars był pierwszą grą, której tak naprawdę nie musieliśmy płacić abonamentu, było to MMORPG. W tej chwili powiem szczerze, nawet nie wiem, czy serwery działają itp. itd., ale tutaj jest taka dość fajna wersja. Żal było nie wziąć za złotówkę, tutaj bodajże nawet mam Paragon. Zobaczymy, ile ktoś za tą grę dał. 129 zł za samego Guild Warsa. I coś tam ktoś jeszcze dokupywał. Okej. Ale w każdym razie sama gra kiedyś kosztowała 129, widzę. Zaraz zobaczymy, tutaj jest gdzieś data. W 2005 roku. Ale jak widzicie, z książką obszerną, z różnymi tutaj innymi poradnikami, biuletynami. Także naprawdę fajna wersja, jak za złotówkę, nawet jeśli serwery nie działają, bo tak jak mówię, no nie sprawdzałem, jak się ma w tej chwili Guild Wars 1, to czy tak, żal nie wziąć z nostalgii, niech będzie na półce, bo to też jest jedna z gier, które naprawdę bardzo fajnie wspominam. Kolejny pecetowy tytuł, który udało mi się dostać, mamy tu Grand Theft Auto Vice City, za które dałem astronomiczne 3 złote, więc też, jak widzicie, śmieciowe pieniądze, oczywiście nie wersja premierowa, tylko z kolekcji klasyki, ale jak najbardziej może kiedyś się przyda do czegoś. Dobra, zaraz polecimy dalej. Teraz przejdźmy może do gier konsolowych. Tutaj też za śmieszne pieniądze, ja tutaj sobie może to obrócę, udało mi się zdobyć dość niszową na naszym rynku rzecz, czyli płytę z demami. Oczywiście pudełko mamy standardowej wielkości, tak jak do gier PlayStation 2, ale dla ludzi, którzy się nie orientują, na Wyspach w UK był oficjalny magazyn, gdzie wydawali też razem z tym taką płytkę
z demkami. Wziąłem to jako ciekawostkę, oczywiście tutaj możecie sobie przeczytać, ja nie będę tego wszystkiego wymieniał, co tutaj na tej płycie mamy, jakie mamy demka. Mamy tutaj też dodane save'y, także jak ktoś będzie chciał, to sobie zastopuje. Także taka ciekawostka, w bardzo dobrym stanie, tu akurat jest demo 83, tak jak widzicie. Tak jak mówię, za 2 zł to nie żal, że tak powiem, wziąć. Kolejna z rzeczy, która do mnie trafiła, jest to Yakuza 3. Oczywiście ja tą grę przeszedłem bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Miałem ją ukończoną, z tym, że teraz postanowiłem zbierać sobie takie na PlayStation 3 rzeczy, które naprawdę dla mnie są mocno cenione. Ja swojego czasu miałem ponad 300 tytułów na PlayStation 3. Lecz czasem gdzieś tam wyprzedawałem, kupowałem inne rzeczy za to i część takich hitów mi gdzieś tam umknęło. Wymieniłem na coś innego w tamtych czasach, gdy było dużo gameplayów. Oczywiście materiały skądś trzeba było brać, więc nawet niedobre gierki trzeba się ich było pozbywać, w sensie zamiany lub sprzedaży, żeby kupować nowe do materiałów, które pojawiały się na YouTubie. Jak wiecie, kanał jest niszowy, więc nie ma żadnych sponsorów, nie przesyłają mi wersji recenzenckich itp. itd. No i tak jak mówię, kiedyś się pozbyłem Yakuzy, czego żałuję, i trójkę i czwórkę przelazłem, czwórki też już nie mam i będę musiał sobie ją załatwić. Tutaj oczywiście, jak to było u nas na rynku, mamy taki bonusowo płytę z dodatkowymi materiałami, jeżeli chodzi o Yakuzę, soundtrack itp. itd. Gra naprawdę zacna, polecam. Oczywiście nie dla każdego, polecam, jeżeli ktoś sobie będzie chciał na Playa Trójkę przyjrzeć się tutaj tej serii, to pierw zobaczyć jakąś recenzję, jakieś filmiki i zdecydować, bo ten typ tutaj gry albo ktoś pokocha, albo po prostu będzie omijał z daleka. To jest dużo jest tutaj takich naleciałości archaicznych, ale też jest bardzo fajna historia, bardzo fajnie zrobione filmiki przerywnikowe. Rewelacyjny tytuł jak dla mnie, tak jak mówię, kamień milowy na PlayStation 3 jak dla mnie, więc też zostawiam sobie to gdzieś na półce do kolekcji i będę sobie powolutku kompletował te stare gry. Lecimy dalej, jeżeli już jesteśmy przy konsolach, to tutaj na PlayStation 4 Mafia 3, przez wielu uważane jako rozczarowanie, przez wielu uważane jako gra średnia. Oczywiście dużo ludzi hejtowało za zmianę klimatu, tak? Jak to mieliśmy w pierwszych dwóch mafiach, czyli włoska mafia itp. itd. Tutaj już jest troszkę inaczej. W każdym razie ja ograłem gdzieś demo tam na live'ie i po demku gra mi się spodobała. A ja wychodzę z założenia, że lubię sobie, mimo hejtów, mimo krytyki dotyczącej danych tytułów, ja sobie lubię sam się o tym przekonać, sam sobie pograć i sam sobie wyrobić zdanie. Nie jestem graczem na zasadzie, że przeczytam 2 artykuły negatywne o danym tytule i już stereotypowo to powielam. Dlatego jest w trakcie przechodzenia, powolutku sobie będę tą mafię gdzieś tam kończył i tyle. Jeśli chodzi o czwórkę, jak widzicie, nie ma tego zbyt dużo, bo więcej w tej chwili nie gram niż gram. No teraz przejdźmy do wszelkich gadżetów i wszelkich rzeczy, które mi się tutaj udało kupić. Zacznijmy może od gadżetów. Tutaj za astronomiczną sumę 2 zł jest to zabawka, tak? Może niezbyt mocno związana z gamingiem, ale fajny gadżet. Oczywiście gadżet może być zasilany tutaj przez baterie typu paluszki, bodajże 3 duże paluszki, czyli 3 baterie AA, bądź też z portu USB. Dlatego jak ktoś ma miejsca na biurku i chce sobie taki gadżecik postawić, to fajna rzecz. Niby zabawka jak zabawka, siłowanie na rękę. Mamy jednego gracza, który musi szybko naciskać power, żeby siłę jakby ręki tutaj tego swojego zawodnika przełożyć na swoją stronę. Drugi zawodnik oczywiście robi to samo. Co mi się podoba? Jakość wykonania tego, tak? Bo tutaj wszystko jest plastikowe, ale bardzo mi się podoba synteza mowy, która tutaj jest zawarta. Ta szkoda, że dużo takich zabawek nie jest na naszym rynku. Uwaga, włączam. No i zasuwamy, nie? Albo jeden naciska, to w tą stronę oczywiście ręka leci, drugi naciska, to w tą stronę. Jedyne, co tu nie działa, bo coś mi lata w tej zabawce, to jakby na odwrót odczytuje wygranego.
Widzicie, Winner Blue, a tak naprawdę czerwony wygrał, więc zamienione są jakby tutaj te syntezymowe. Jeszcze raz, wygramy niebieskim, będzie mówił, że czerwony wygrał. Okej. No ale jak widzicie, taki gadżecik, ciekawy, na półeczkę za 2 złote, to naprawdę żal było nie wziąć. Dobra, już zamykam tych ziomków gdzieś z boku i przejdźmy do kolejnego gadżetu. Kolejnym gadżetem jest, tak jak wiecie, ja uwielbiam automaty i mam na tym punkcie Jobla. Mam przeróżne takie miniaturki, czy w postaci właśnie skarbonki z wersji Street Fighter X Tekken. Tutaj mam taki mini automat, który tak naprawdę jest grą LCD, ale też dosyć ciekawą. Oczywiście tutaj ten gameplay jest dosyć słaby, tak? No jak to bywa w grach z tamtego okresu, LCD tu oczywiście jest nowożytnie jakby wydanie, bo sprzęt jest, nie wiem czy to będzie widać, czy wyostrzy, z 2007 roku. Okej. I tak, ja na początku myślałem, że będzie to skarbonka, czyli na zasadzie wrzucamy tutaj monetę i ona gdzieś tam ląduje do jakiegoś tam pojemnika na monety. Tak naprawdę, jeżeli wrzucimy tą monetę, ona nam wyjdzie tutaj dołem, także nie ma tam żadnego pojemnika, to jest bardziej gadżet do wrzucania końców, czyli monet. Całość wygląda mniej więcej tak. Czekajcie, zaraz na pewno będzie muzyczka. Jak widzicie, mamy grę LCD, mamy joystick, który śmiga w 4 kierunkach. Mamy możliwość skoku i wyrzucania sieci. Ok. Musimy uważać na przeróżne rzeczy, żeby się tutaj nie wpierniczyć na spadające cegły bodajże. I musimy się spinać do Venoma na samą górę. Taka prosta, naprawdę łopatologiczna gra LCD. Ale tak naprawdę gadżet bardzo fajnie się prezentuje na biurku, tudzież półce. Ja lubię takie rzeczy związane z automatami. Jeżeli macie coś niepotrzebnego, a właśnie związanym z automatami arcade, jakieś gadżety malutkie, nie wiem, może jakieś samoróbki zrobione z kartonu, z czegokolwiek, i macie coś takiego niepotrzebnego, to ja z miłą chęcią przyjmę. Tak jak mówię, kolejny mini automat ląduje na mojej półce, ja uwielbiam takie rzeczy. Całość zasilana 3 bateriami typu paluszki, oczywiście z tyłu głośniczek brzęczący, taki gadżecik na półkę i lecimy dalej z kolejnym tutaj znaleziskiem. Ostatnio pokazywałem wam kolekcję gier LCD, było tam kilka konsolek z Tigera, które miałem pod ręką, oczywiście ich jest więcej, ale w domu pokazywałem wam to, co akurat mam w domu u siebie. I udało mi się dopaść Golden Axe'a, czyli kolejną grę z Tigera, która bazuje na znanej franczyźnie. Oczywiście to jest zasilane 2 bateriami typu duże paluszki. I tutaj wiem, że Galio gdzieś tam w komentarzach pisał, że ja jadę po Tigerze. To nie do końca jest tak, bo powiem inaczej, te gry u nas w Europie były niszową rzeczą, one były bardzo popularne w Stanach, tam bodajże wszelkie swoje świetności triumfowała, z tym, że w Stanach też to było uważane jako gówno, ale dlaczego tak? Dlatego, że tak naprawdę w tamtych latach, czyli blisko lat 90., tak? Przełom lat 90., 80., 90., tak? No to mieliśmy już konsole stacjonarne, na których oczywiście cały Zachód grał. Mieliśmy Sega Master System, mieliśmy oczywiście NES-y. Nie pamiętam, jeżeli mówimy o przełomie, no to wiadomo, na początku tam w miarę, w pierwszej połowie lat 90. mieliśmy SNES-a, mieliśmy Mega Drive'a. No i tutaj jak widzicie mamy porty znanej franczyzny, gdzie tak jak to u nas bywa na zasadzie wszelkich jakichś podróbek konsol na półkach, tak? Czyli jakieś wszelkie konsole typu Polystation, typu Wii i gdzie mamy Pegasusa zamkniętego dla nieświadomych rodziców w obudowie podobnej do konsoli właściwej, to tam tak samo część ludzi jakby tutaj zachęcanymi tymi tytułami głośnymi w tamtych czasach kupowało dzieciakom coś takiego, ale tak naprawdę gameplayowo to nie są dobre gry. Choć jeżeli my byśmy mieli w tamtych latach te gry, no to naprawdę człowiek byłby zadowolony. Zobaczcie, jak wygląda gameplay. Oczywiście gra całkowicie działająca. Śmigamy tutaj naszym ziomkiem.
i walczymy. Albo cios do tyłu, albo cios do przodu. Także widzicie, gameplay pasjonujący. Idziemy kawałek do przodu. Oczywiście mamy też, jak to w Golden Axe bywa, moc, która rozwala nam wszystkich na ekranie. Wiecie, jak to w Golden Axe bywa. Czekajcie, może uda mi się to gdzieś przybliżyć. Także taka pierdołka, taka gierka LCD. O, zebraliśmy tutaj garczek z magią. Teraz używam magii i wszystkich niby na planszy nam rozwalało. Także tak to wygląda. Ja oczywiście uwielbiam wszelkie jakieś gry LCD i oczywiście Tigera też będę zbierał. To nie jest tak, że ja go nie lubię, tylko tak jak mówię, w tamtym czasie to był swoisty shit, tak? Także kolejna gierka LCD ze stajni Tiger Electronic trafia gdzieś tam w moje łapy. No i prezentuję wam, co udało mi się dostać dalej. Tutaj za astronomiczne 22 zł udało mi się wylicytować Sega Master System 2, czyli tak naprawdę budżetową wersję Sega Master System. Sega Master System, że tak w cudzysłowie nazwę ją jedynką, była bardziej rozbudowana, mieliśmy tam o wiele więcej możliwości. Tutaj jest budżetowo, z tyłu tylko i wyłącznie port RF, port do zasilacza, pod klapką slot na kartridże, mamy tutaj pauzę, mamy power, dwa porty na joysticki i to wszystko. Nie mamy tutaj wsparcia na przykład kart, które były w Master Systemie. Sprzęt udało mi się wylicytować razem z kartridżem, z Sonikiem, jak widzicie. Ja akurat nie lubię Sonika, ale w komplecie za 22 zł jak najbardziej warto było to wziąć. No, oczywiście dostałem to bez kabli, ale załatwienie kabla na targu staroci typowego RF switcha, tak, ze starych konsol, starych komputerów, nie jest to problemem. Takie kable tam mogę kupić za 2-3 zł. No i wszelki jakiś zasilacz uniwersalny i można grać. Pady oczywiście mam ich kilka. To jest bodajże trzecia lub czwarta konsola tego typu, inaczej, czwarta Master System 2, trzecia albo czwarta Master System 2 w mojej kolekcji. Kiedyś pokażę wam moją kolekcję konsol stacjonarnych, jest tego dość sporo. No także jak mówię, za 22 zł myślę, że to jest naprawdę bardzo fajna rzecz. Lecimy dalej. Tutaj pokazuję wam arcade sticka, którego udało mi się kupić za 5 dych. Nie jest to jakiś mocno firmowy arcade stick, czyli na zasadzie z jakiejś tam firmy Hori czy z innych porządnych firm robiących arcade sticki, ale czy tak, bodajże on, można go kupić w okolicy 150 zł, gdzieś tam widziałem na sieci. Ja za niego dałem 5 dyszek, oczywiście całkiem sprawny. Co mi się podoba, że jest solidnie, mimo tego, że jest niefirmowy, to jest solidnie zrobione. Mamy tutaj porządne joy, mamy porządne przyciski. No i co jest dużym plusem, możemy go podłączyć do PC-ta, do PlayStation 3, do PS2, do PS1. Ja go testowałem na PS3, na Mortal Kombat, działa wyśmienicie i testowałem go na PC-cie, robiąc choćby live'y z Amigi. To akurat robię live'y na tym. Oczywiście tyle przycisków nie jest mi potrzebnych, bo w Amidze mieliśmy jeden przycisk. No ale w każdym razie, czy tak, tutaj widzicie, mamy Turbo, Home, L3, R3, także można pograć, naprawdę fajna rzecz, za takie pieniądze myślę, że naprawdę warto. No i lecimy dalej, ostatnią rzeczą, którą wam pokażę w tym miesiącu, którą udało mi się dostać, to mamy wznowienie. Mamy tutaj konsolę Mega Drive'a, oczywiście... Nie jest to od Segi, tylko od Ad Games, czyli tej nieszczęsnej firmy, która tak bardzo uczepiła się Segi. Mają oczywiście umowę i robią sprzęty dość słabej jakości. Tutaj oczywiście na pewno, jeżeli interesujecie się gamingiem, to widzieliście sporo hejtów na temat tej konsoli. Po części się zgadzam, zamysł sam jest fajny, ale wykonanie już gorzej. Mamy kilka wersji tego urządzenia. Mamy wersję z 80 grami include, mamy tutaj z 60 grami. Ja akurat dostałem bez dodatkowego kartridża, który tutaj powinien się znaleźć. Ja dostałem gołą konsolę z wbudowanymi 20 grami. Cały knif polega na tym, że tutaj nam twierdzą, że jest to tutaj Sega Mega Drive Arcade Classic. Oczywiście bezprzewodowa konsola z 60 grami, ale tak naprawdę
Jeden bonusowy kartridż powinien być w środku razem z 40 grami i te 40 gier to są gry typowo jakieś homebrew, czyli nieznane nikomu, a 20 gier, które znajdują się w pamięci akurat w przypadku tej wersji konsoli, no to są gry segowskie, tak? Ja pokażę Wam oczywiście w stosownym filmiku dokładnie, jak ten sprzęt wygląda, no ale mogliście też zobaczyć przegląd tytułów z tego urządzenia na live'ie, które niedawno robiłem. Nie kupiłbym tego urządzenia, ale za 30 zł myślę, że jest to cena ok. Mamy dwa bezprzewodowe pady w komplecie z możliwością przełączenia jako player 1, player 2. Mamy oprócz tego, oczywiście pady są na baterie paluszki. Ja w komplecie dostałem jeszcze przejściówkę na euro i dostałem oczywiście kabelek RCA standardowy mono, jeden od obrazu, drugi od dźwięku. Mamy zasilacz z przejściówką angielską w tym moim przypadku. Oj, ciężko to wyciągnąć. Ok. I mamy konsolę właściwą, tak? Konsola, jak widzicie, jest bardzo mała. Dlaczego na początku mówiłem, że w zamyśle fajna rzecz? No bo tak naprawdę Mega Drive jest konsolą dość dużą, tak? Jeżeli ktoś by tam dużo podróżuje, nie wiem, jeździ po jakichś hotelach, innych pierdołkach, no to wziąć coś takiego małego, nie mówię w kartonie, ale wziąć coś takiego małego z zasilaczem, z jednym padem i z trzema kartridżami, no to to jest naprawdę fajna sprawa. Więc można tych konsol, że tak powiem, sporo zmieścić, tak? No gorzej już z tym wykonaniem, bo tak, pady bezprzewodowe, tutaj mamy, tak jak w pilotach, mamy czujnik, drugi jest diodowy czujnik na padach i trzeba bardzo, nie może nic zakłócać jakby drogi, tak, konsoli do pada, więc czasami jak w ferworze walki obrócimy pada tak, no to on już nam nie czyta, tak? Musimy cały czas grać w ten sposób. To jest naprawdę spory minus. Wykonanie tego, no plastik jest też dość badziewny. Wiem, że dużo tych konsolek siada. Oczywiście mamy też slot na kartridże z Mega Drive'a. Ja testowałem na kilku swoich kartridżach, no to bodajże dwa nie uruchomiły mi się, a cała reszta uruchamiała się ok. Mamy też porty na standardowe pady, więc jeżeli ktoś ma pad do tej konsoli, oczywiście ze standardowym 9-pinowym złączem, to możemy go tutaj oczywiście podłączyć. Jeżeli chodzi o tył, to tak jak widzicie, mamy dwa wejścia, czyli jest biednie, mamy audio, czyli w postaci mono jednego RCA, czyli jednego jacka, mamy wideo i mamy możliwość podłączenia zasilacza 9-woltowego. Jakby wykonanie było lepsze tak naprawdę, no to to by było całkiem fajne urządzenie, tak? No ale tak jest średnio, powiem szczerze. No najbardziej wkurza te bezprzewodowe pady. Zawsze możemy grać na tych kablowych, tak? No ale... Także tak to wygląda, ludziska, w tym miesiącu. To wszystko. Ja powoli się z Wami żegnam. W każdym razie jeszcze raz dzięki za wsparcie. Staracie się tam gdzieś udzielać. Wiem, że to jest cały czas grupka tych samych ludzi, ale widzę, że dochodzą nowi do tej małej naszej społeczności, że tak to nazwę. Trzymajcie się i do następnych filmików. Na razie. Hej!